Siemaneczko, z tej strony Agaciasta Ciasta, możecie kojarzyć mnie z Instagrama i YouTube'a, gdzie działam pod tą samą nazwą. Przy okazji zapraszam Was też na moją stronę internetową, gdzie zajmuję się sprzedażą e-booków kulinarnych, więc jeśli szukacie takich e zdrowych, wpasowanych w makro e posiłków, przepisów, to serdecznie Was e zapraszam. A dzisiaj temat w sumie też fit. E dzisiaj porozmawiamy sobie o zawodach sylwetkowych. I drugiej stronie medalu, tak jak widzicie w tytule. O tych sportach sylwetkowych już mówiłam kiedyś na swoim YouTubie, ale to bardziej w kontekście po prostu mojego startu. A dzisiaj, w kontekście tego, jaki to ma wpływ na psychikę i. I jak jest połączone z zaburzeniami, bo niestety uważam, że jest w bardzo dużym stopniu. Ale zanim zacznę mówić o, tych, o tej drugiej stronie medalu, o tych wszystkich złych rzeczach, o których dzisiaj powiem, to chcę zaznaczyć, że ja bardzo szanuję sporty sylwetkowe sama jestem jakby trochę pasjonatem tego, w sensie bardzo lubię to śledzić, też obracam się w takim towarzystwie, które mocno jest z tym związane. Zarówno ja startowałam, jak i cała praktycznie nasza ekipa WK startowała w zawodach sylwetkowych. Wiele moich znajomych, ja sama zresztą ćwiczę pod sylwetkę, więc no jestem z tym związana, ale też śledzę po prostu wielu zawodowców i ja to strasznie szanuję, i ja to strasznie podziwiam, i właśnie to chcę zaznaczyć na początku, że, yy, że to nie jest atak na sporty sylwetkowe same w sobie. Yy, chcę powiedzieć, że rozumiem to wszystko. Yy, I rozumiem przede wszystkim to, że każdy sport, yy, którego, do którego po prostu nie podchodzimy sobie amatorsko, tak, żeby się po prostu poruszać tylko sport zawodowy. Niesie po prostu ze sobą konsekwencje i wymaga ogromnego zaangażowania, ogromnego nakładu pieniędzy, ale też po prostu poświęcenia swojego zdrowia i swojego życia. Nie mówię, że to życie tracimy, ale że no po prostu no, wycinek z naszego życia, kilka lat jest sfokusowany na tych starcach po prostu w zawodach sylwetkowych i ja nie mam nic do tego. Dla mnie to jest. Wspaniałe, w sensie podziwiam wszystkich sportowców, i dla mnie sporty sylwetkowe są po prostu takie jak każdy inny sport. Nie mam tutaj żadnego rozgraniczenia, że kolarstwo jest git, to jest prawdziwy sport, a sporty sylwetkowe nie są git. E, bo można mieć różne opinie, i ja wiem, że Bikini Fitness e, w części osób może się kojarzyć po prostu z wypiętymi dupami na Insta, z podpisem, w sensie z hashtagiem Bikini Fitness i fotką Białeczka na tym pośladku. E, ale to jest, jakby wiecie, nie wrzucamy wszystkich do jednego worka. No, zdarzają się takie przypadki, no ale pewnie w kolarstwie też się znajdzie taki. Właśnie influencer, który w taki sposób po prostu swoją karierę rozwija. Więc to tak słowem wstępu, żeby to nie było takie, że ja mam ból dupy i, i wiecie, i teraz będę się wyżywać na sportach sylwetkowych, bo mi w nich nie wyszło. Absolutnie tak nie jest, bo pewnie gdybym odniosła sukcesy jakieś. To pewnie bym w to poszła dalej, bo mnie to fascynuje, dla mnie to jest fantastyczne, jaki, do jakich jakby możliwości jest się w stanie posunąć nasze ciało. Ja kocham sport od zawsze i kształtowanie sylwetki po prostu daje mi ogromną frajdę. To zresztą widzicie, że sobie regularnie gdzieś tam albo masuję, albo redukuję i tą sylwetkę po prostu zmieniam. Więc absolutnie nie mam bólu dupy, bardzo podziwiam wszystkich zawodników. A teraz już myślę, że mogę zacząć jakby konkrety. Dlaczego uważam, że sporty sylwetkowe mogą być złe? Dlatego, że świadomość na ten temat jest niestety mała. I to, co pokazuje właśnie internet, to, co widzimy na Instagramie, to są to jest 10% tego wszystkiego, bo widzimy e, zdjęcia na scenie uśmiechniętych e, kobiet czy mężczyzn. Ja tu będę troszkę bardziej to kierować e, do kobiet, bo też wiem, że po prostu więcej dziewczyn mnie tutaj ogląda, ale też dlatego, że ja po prostu, e, no bliżej mi jest do bikini fitness niż do kulturystyki, dlatego po prostu tak, wiecie, w, w, tej, w tym okręgu gdzieś tam sobie e, działam. No i właśnie, widzimy na scenie kobietki docięte z uśmiechem, w pięknym makijażu, w pięknym stroju, w pięknych włosach. One są szczęśliwe, one się uśmiechają, mają przepiękne ciała. I, no I ja się nie dziwię, że wiele nastolatek chce tak wyglądać, chce jakby w to pójść. A jeśli one przy tym po prostu kochają sport. No to wszystko się idealnie składa, no czemu mam nie spróbować swoich sił w zawodach sylwetkowych? Skoro no to tak, takie jest w ogóle atrakcyjne mega, tak? Było takie kobiece, piękne, wysportowane ciała. No no cudo, tak? No i właśnie brakuje tej świadomości, bo widzimy to 10%, a nie widzimy no nie widzimy przede wszystkim towaru, który jest obecny, towar czyli sterydy. I, I nawet nie chodzi o jakieś takie mocne hormony. Ja też nie znam się, szczerze wam powiem, że nie znam się na sterydach, więc ja tu nie będę wymieniać nazw i tak dalej, bo się po prostu ośmieszę. Ale są stosowane spalacze, które są nielegalne, które są szkodliwe dla, dla zdrowia. Są stosowane środki, które gdzieś tam pozwalają utrzymać tą masę mięśniową, mimo że jesteśmy na bardzo skrajnych kaloriach, które pozwalają utrzymać to nabicie mięśni, bo wydaje mi się, że każdy, kto redukował gdzieś tam do bardzo niskich mm, poziomów tkanki tłuszczowej i bez towaru, to wie, jak szybko te mięśnie po prostu opadają. No bo jeśli my jemy na tyle mało, żeby ten tłuszcz nam zszedł do skrajnych wartości, to nie ma e, możliwości naturalnie, żeby mięśnie były pękate, żeby barki nam odstawały jak kuleczki itd. No ale od tego jest towar. I to też nie jest tak, że ja e, tutaj mówię, że towar to jest zło. Bo to jest decyzja nasza, czy my go chcemy brać, czy nie. Mi chodzi tylko o to, żebyśmy mieli po prostu świadomość tego, że to jest w sportach sylwetkowych i że sterydów nie biorą tylko faceci w lidze pro, którzy są kulturystami, ale po prostu doping jest obecny w sportach sylwetkowych i to jest norma. Tak jak jest dieta, jest trening, tak jest rozpisany po prostu też towar, tak? I, i też te dziewczynki, które. Ważą 50 kg na scenie, one też mogą być na towarze. I chodzi mi tylko o to, żeby ta świadomość była, bo ja tego nie potępiam ani tego nie pochwalam, po prostu traktuję to jako no właśnie to, co mówię: jest dieta, trening i jest towar. Jeśli my idziemy w zawodowy, w zawodowy poziom tego sportu, no to akceptujemy to, zgadzamy się na to, no i spokojnie, jakby nic do tego. Chodzi tylko o to, żeby, żeby nie bać się o tym mówić. Bo wiecie, tak samo jest towar w koszykówce, e, tak samo jest towar w piłce nożnej, o tym się nie mówi, no bo no właśnie doping się kojarzy z czymś takim nielegalnym i tak dalej, ale zawodowcy muszą po prostu się wspomagać, bo ludzki organizm nie jest w stanie e, przez lata e, być narażanym na takie, wiecie, przeciążenia i po prostu to wytrzymywać. Bo no, zawodowcy po prostu poświęcają całe życie i o ile dobra, może sporty sylwetkowe to, to nie są e, treningi 8 godzinne, tylko no, powiedzmy są dwie godzinki kardio i godzinka siłowego. E, no tak, no nie wiem, pływacy to jest 8 godzin treningu cały czas. E, więc organizm no, musi być po prostu. Wspomagany. No i tutaj witamina C i witamina D niekoniecznie będą w stanie nam aż tak podreperować ten organizm, żeby on sobie z tym poradził, tylko po prostu musimy wejść na doping i wspomóc swój układ hormonalny i w ogóle wszystkie swoje układy w organizmie tym dopingiem. I mówię o tym tylko po to, żeby po prostu zwiększyć tą świadomość. Bo no właśnie, bo nam się wydaje, jeśli zaczynamy, ja też tak miałam, że gdzie tam w bikini w ogóle towar, nie, że przecież te dziewczyny są takie kobiece, że no, towar się kojarzy właśnie z takimi już, wiecie, że jak są na przykład kulturystki, kobiety, które zdecydowały się pójść w kulturystykę, no i tam no, nie mamy wątpliwości, że one są na towarze. No, bo niestety no, ciało się pod wpływem testosteronu, które one po prostu sobie przyjmują z zewnątrz, no, zmienia się w ciało mężczyzny i, i nie ma się co, co tutaj oszukiwać i to też jakby nie mnie oceniać, bo każdy sobie decyduje, jak on chce wyglądać, jak on chce żyć, jak chce się czuć. No, tylko chodzi o to, żeby mieć tą świadomość, że ten towar po prostu jest. I yy, yy, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że. Myśląc, że mm, nasza idolka jest naturalna, bo ona nie powiem, bo nie spotkałam się, żeby. E, nie, spotkałam się, przepraszam. Jedna zawodniczka, która lata temu y, zdobywała pierwsze miejsca na, na polskiej scenie, e, otwarcie powiedziała, że ona stosowała doping i stosowała diuretyki i pokazywała, jakby, no, do czego to doprowadziło, jak ona wyglądała, jak ona się czuła i tak dalej. I to było jedyne wyznanie, z którym ja się spotkałam, że zawodniczka bikini przyznała otwarcie publicznie, że po prostu była na towarze, a tak no nie słyszymy o tym. I yy, no i tego jakby troszkę no jakby nie rozumiem, no bo Skoro decydujemy się na zawodowstwo, no to musimy, <grymne> yy, musimy być na tym towarze, no i to jest normalne, no i, i nie rozumiem czemu tak właśnie zakłamywać rzeczywistość, że, że nie jesteśmy na towarze, bo to wydaje mi się, że robi tylko krzywdę właśnie to, że komuś wmawiamy, że jesteśmy naturalni, a wcale nie jesteśmy yy, i... Właśnie, no i zaczyna dziewczyna w wieku, nie wiem, 17-18 lat przygotowywać się do bikini. Chce wyglądać jak jej idolka, która startuje powiedzmy już na arenie międzynarodowej. No i robi dokładnie to samo, co jej idolka. Eee, wydaje się, że po prostu się przykłada no, w 200% do swojej pracy, do diety. Trenuje coraz więcej, je coraz mniej. Eee, no i właśnie, no i nie wygląda wciąż tak jak swoja idolka, bo... Okej, okay, tłuszcz już ma na niskim poziomie, ale traci wszystkie mięśnie, wcale nie jest taka nabita, wcale to nie wygląda zdrowo. Mm, no i, i tutaj wychodzi po prostu ten brak świadomości, bo gdyby ona wiedziała, że żeby uzyskać efekty, takie, jakie ma jej idolka, no potrzebne jest po prostu wspomaganie z zewnątrz, to ona by miała prawo zadecydować, czy ona chce iść w tą stronę, czy nie. A tak ona ślepo brynie, bo wydaje jej się, że robi wszystko tak, jak powinna. No a wcale tak nie jest, bo nie wie o tym istotnym elemencie, jakim jest po prostu doping, czyli no taki trzeci filar po prostu sportów sylwetkowych na poziomie zawodowym, bo nie mówię o takim, że my sobie, tak właśnie, powiedzmy, troszkę sami dla siebie, może startujemy w zawodach bo to nie jest tak, że każdy, kto staje na scenie, no jest na towarze, tak? Nie oszukujmy się i to widać zresztą, jak właśnie na scenie stoi ktoś, kto jest naturalny, a nie często u mężczyzn jest to bardziej widać, no bo wiadomo, kobiety, tak jak mówię, jeśli one startują w bikini, no to też ich celem nie jest taka rozbudowa masy mięśniowej do nie wiadomo jakich poziomów, a u facetów często tak jest, że właśnie stoi ktoś, kto jest naturalny, no, i on nigdy nie osiągnie takiej pękatości tych mięśni, takiego docięcia. Też wiecie, na towarze zmienia się no, wiele rzeczy, ale tutaj to nie jest jakby podcast o braniu sterydów. No, ja też znam się tyle, co po prostu gdzieś tam przez te wszystkie lata słyszałam, poczytałam i tak dalej, ale nigdy jakoś tak naukowo się w to nie zagłębiałam, więc nie chcę po prostu gadać głupot. No i kolejna, już pomijając, właśnie kwestię towaru. Kolejne taki, um, takie niebezpieczeństwo tych sportów sylwetkowych jest takie, że po prostu decydujemy się na to, że nasze życie w kolejnych miesiącach czy latach będzie skupiało się na diecie i treningu. I jeśli my to robimy na serio i chcemy naprawdę mieć wyniki no, takie, żeby móc gdzieś tam powalczyć o te pierwsze miejsca, a nie tak po prostu stanąć sobie na scenie i zaliczyć e, występ, no to Skupiamy całe życie na, na diecie i treningu, i tutaj nie ma odstępstw, i wiecie, nie ma, że dobra, jadę na wakacje, więc dwa tygodnie all inclusive i chill, em, że nie zrobię treningu, że nie dojem białka i tak dalej. E, tylko wszystko jest zaplanowane, wszystko jest jak w zegarku. No i tak jak mówię, rozumiem, jeśli decydujemy się na zawodostwo i to jest nasz wybór, ale jeśli my jesteśmy no, troszkę nieświadomi konsekwencji, jakie to może po prostu za sobą nieść, no to kurczę, wystartujemy w zawodach, pójdzie nam lub nie i potem zdajemy sobie sprawę, że my już nie potrafimy żyć inaczej, w sensie nie potrafimy żyć nie licząc tych kalorii, a może wcale już nie chcemy ich liczyć, może już nie chcemy startować w zawodach a obsesja, której, którą sobie wyrobiliśmy, po prostu z nami zostaje. To jest takie niebezpieczeństwo, które myślę, że no myślę, że jest bardzo powszechne. Kolejny taki minus, o którym też jakby no nie mów, właśnie no nie mówi się o tej drugiej stronie. Dlatego jest ten podcast, bo ja też startowałam też żyję z ludźmi, którzy startowali i Wiem, że każdy będzie miał o tym swoje zdanie, no ale ja z ręką na sercu mogę powiedzieć, że tak, WK jest, są naturalami. I jeśli wejdą na cykl sterydowy, to na pewno o tym powiedzą, bo to będzie po prostu mega ciekawe zobaczyć, jak po tylu latach naturalnego trenowania, ile może dać teraz towar i tak dalej. No ale tak, ja nie brałam towaru, chłopcy nie brali towaru, startowali w zawodach. I wiemy, jakby z czym to się wiąże, jakie to są stany i tak dalej. A o tym się nie mówi tak otwarcie w internecie. U kobiet, zresztą u mężczyzn to samo, niskie poziomy tkanki tłuszczowej i niska podaż tłuszczów w diecie też. No, to niestety są bardzo duże zaburzenia hormonalne. I kobiety często nie mają miesiączki i jeśli kobieta ma poniżej 10% tkanki tłuszczowej, to ona nie może funkcjonować normalnie. I ponownie, rozumiem, że tak musi być, jeśli ona chce zajmować wysokie miejsca, ale to nie jest zdrowe. I wiadomo, ona może mówić, że ona się czuje świetnie, że ona ma rewelacyjne wyniki badań, no ale nie widzicie tego. Możecie jej wierzyć na słowo, albo nie. No, nauka mówi, że nie jest to naturalnie możliwe, żeby. Kobiety z tak niskim poziomem tkanki tłuszczowej normalnie funkcjonowały, żeby miały po prostu zdrowe, zdrowy układ hormonalny. One najczęściej już nie mają miesiączki, mogą być przez to bezpłodne, jeśli to trwa miesiącami czy latami, że po prostu ten układ hormonalny, układ rozrodczy już się nie zreperują. One nie będą mogły nigdy mieć dzieci. No. Zaburzeń, które mogą, w sensie, które są konsekwencją tak niskich poziomów tkanki tłuszczowej jest pewnie dużo, wiecie o tym. Kolejna rzecz, o której też się nie mówi, jest takie promowanie, że, no, że ktoś redukuje w sensie właśnie dziewczyna, która waży 50 kg, że ona redukuje na 3000 kalorii, nie I potem my się zaczynamy przygotowywać do zawodów i myślimy sobie, że kurde, 3000 to ja nawet na masie nigdy nie jadłam. No więc dobra, no zacznę się redukować od, nie wiem, dwóch, tak? To jest jeszcze komfort. No ale ta waga nie spada i jeśli my chcemy dojść do takiego mm, wyglądu już na scenę, no to się okazuje, że my musimy zejść z tymi kaloriami do 1200 1000 i no, i właśnie jest takie, że coś robię chyba źle, tak, bo ona redukuje na 3000 kalorii, czuję się świetnie, tak nas zapewnia, a ja jem 1000, czuję się jak wrak człowieka, nie mam siły na trening, nie mam siły w ogóle na życie, no ale okej, okay, no, mam taki cel, muszę tyle jeść najwyraźniej, bo inaczej waga mi nie spada. Yy, no i właśnie, no, takie niskokaloryczne diety, które są utrzymywane mm, miesiącami, kiedy się przygotowujemy do startu. Do tego dochodzą oczywiście wielogodzinne sesje cardio, treningu. W ogóle ta aktywność też jest na bardzo wysokim poziomie. No i jest start, i nie daj Boże, nam nie pójdzie. Bo jak nam pójdzie, to jeszcze no jakby osiągnęliśmy ten cel, jest ta motywacja na kolejny start, jest gdzieś tam wizja tych kolejnych startów, ale jeśli nam nie pójdzie, no to zdajemy sobie sprawę, że przez ostatni rok robiliśmy wszystko, żeby nam poszło. Jesteśmy wycieńczeni, wygłodzeni. Mamy po prostu już dość tej siłowni, tej diety, i tego wszystkiego, i jeszcze ktoś nam po prostu daje plaskacza w twarz i twierdzi, że okej, okay, jesteś ostatnia w swojej kategorii, albo przedostatnia. No i cóż, myślę, że znacie, jeśli śledzicie scenę fitness w Polsce, to będziecie kojarzyć dziesiątki przypadków dziewczyn, które startowały. I które po swoim starcie po prostu zniknęły z tej sceny i w ogóle z, z działalności, bo no, nie radziły sobie. I mm, z wagi wyjściowej, w sensie z wagi startowej, załóżmy 50 kg, one w rok ważą 70. I mają rozwalony układ hormonalny, mają rozwalone jelita, <laughs> mają przede wszystkim rozwaloną głowę, nie potrafią jeść normalnie, bo przez rok e, jadły tak, jak nie chciały jeść. Jadły zdecydowanie za mało, więc w końcu, kiedy jest już po zawodach i nie ma wizji zawodów za miesiąc, dwa, trzy, no to po prostu jest napad, swoisty napad. I w tej w tym, w, dlatego też ja poruszam ten temat na tych podcastach dotyczących zaburzeń odżywiania, bo uważam, że zawody sylwetkowe niestety w dwie, może nie w większości, ale w wielu przypadkach po prostu e, prowadzą do tych zaburzeń odżywiania, bo organizm, który. Przez miesiące dostała tysiąc kalorii, jak on ma się potem nie chcieć odbić? No i jeszcze to, że, że przestajesz mieć życie poza tym, więc nie masz jakby niczego, co jest cię w stanie oderwać od tych myśli obsesyjnych. Więc masz tylko dietę, trening, sylwetkę i masz, jesteś spuszczony ze smyczy, bo już nie masz zawodu, więc możesz wpierdalać, bo nikt cię nie zweryfikuje. I no, mnóstwo jest dziewczyn, które po prostu albo powadyły w napady, albo po prostu tak miały rozwalone swoje zdrowie, że zniknęły z tej sceny fitnessu w ogóle, ze sceny działalności w internecie, bo po prostu nie radziły sobie z tym, jak one wyglądają, jak one funkcjonują, że nie są w stanie tego opanować, bo ludzie zapamiętali ich ze sceny, gdzie one miały 9-8% tkanki tłuszczowej, a one nagle mają. 25% tkanki tłuszczowej i one nie są w stanie na siebie normalnie spojrzeć. I nie są w stanie sobie ułożyć życia na nowo. I to jest bardzo smutne. Kolejną taką rzeczą, którą też pewnie będziecie kojarzyć, jeśli śledzicie scenę fitnessu, no to są te choroby tarczycy Hashimoto i tak dalej. z swego czasu było takie troszkę wyśmiewane, bo, bo po jednym chyba sezonie Kilka zawodniczek od jednego trenera nagle miało Hashimoto, no i, i to właśnie było tak, że wszystko ok, one się czuły świetnie, wygrywały i tak dalej. No i nagle Hashimoto i one są spuchnięte, wyglądają jak chomiki przytyły nagle 15 kg, nie wiadomo skąd, tarczyca jest rozwalona i tak naprawdę trzeba się cofnąć do samego początku i po prostu zacząć ten organizm leczyć, żeby w ogóle móc znowu myśleć o kształtowaniu y, sylwetki. No i to jest kolejne jakby niebezpieczeństwo, które na nas czeka, no, że po prostu organizm kobiety... Y nie jest stworzony do takich restrykcji. Musimy jakby też to sobie uświadomić: że organizm kobiety jest tak zaprojektowany, żeby być w stanie nosić w sobie dziecko i je urodzić. To jakby nie ma się co z tym kłócić, i absolutnie nie każda kobieta musi mieć dziecko nie każda musi być matką. Ja absolutnie nie to chcę powiedzieć, tylko że po prostu, no, tak jesteśmy ewolucyjnie, dobrze powiedziałam? Chyba tak, ewolucyjnie zaprojektowani, żeby po prostu gatunek przetrwał, no że tak, kobieta ma tak ustawiony układ hormonalny, tak e, stworzony organizm, żeby po prostu była w stanie e, wydać potomstwo na świat. E, no i właśnie, no i nie jest stworzona do tego, żeby mieć 8% tkanki tłuszczowej, nie, więc to musi mieć jakieś konsekwencje. I na sam koniec jeszcze e, myślę, że saker się nie obrazi, jeśli przytoczę jego cytat. E, Sakerowi naprawdę daleko jest do, mm, do tego, żeby mieć skłonności do zaburzeń odżywiania. On jest człowiekiem, który jest mocno psychicznie e, unormowany. Myślę, że, że po prostu jego przeszłość na tyle mm, no, dała mu po dupie, że. E, że był w stanie sobie to wszystko poukładać także po prostu jest bardzo silny psychicznie. E, oczywiście mogę się mylić, no bo zaburzenia m, mogą czyhać gdzieś tam na rogu i nigdy, e, dopóki, ich nie, dopóki nam się nie przytrafią, to o nich nie wiemy. No ale tak szczerze, szczerze nie przejawiał żadnych takich... Um, żadnych takich... nie mogę się wysłowić... E, Nigdy bym nie pomyślała, że może mieć problemy z jedzeniem, tak? No ale przygotowywał się do zawodów. I Saker też, tak jak mówię, no jest naturalem. Możecie mi wierzyć lub nie, ja w to wierzę. E, żyję z nim, więc coś tam wiem. E, no i zresztą on tego nie krył. E, pod koniec redukcji do Sopotu jadł 1200 kalorii. E, to nie jest zdrowe, to nie jest mądre. To jest gdzieś tam, no po prostu tak zdecydował, że, że chce, że jest w stanie poświęcić swoje zdrowie, dlatego miał świadomość, że to nie jest zdrowe. No ale to, żeby się przygotować naturalnie do zawodu, żeby stanąć na scenie z ludźmi, którzy no też są po prostu profesjonalni, wymagało takiego poświęcenia, bo ta waga przestała iść i jakby zaczęło brakować czasu, więc przyszedł czas na takie restrykcje. No, i ja sobie tak wszystko, no i było niby okej. Okay. Później mieliśmy ładowanie przed e, zawodami. I saker zjadł 12 tysięcy kalorii w jeden dzień. No, i to pokazuje, że nie trzeba, mieć, e, nie trzeba być wrażliwą dziewczyną, żeby m, mieć swoisty napad na jedzenie, tylko wycieńczony organizm po prostu jest. Jest gotowy na przyjęcie takiej ilości jedzenia, bo on chce się po prostu uratować, więc on się będzie ratował wszystkimi sposobami. No i jakby nie mówię tego, żeby oceniać sakera czy kogokolwiek, kto tak po prostu ma, tylko żeby dać przykład, który ja znam po prostu ze swojego życia: że, no, że właśnie nie trzeba mieć jakichś skłonności do zaburzeń, nie trzeba być w tych zaburzeniach w ogóle, ale to jest konsekwencja długotrwałej, niskokalorycznej diety. Organizm będzie się bronił rękami i nogami, żeby odzyskać zdrowy poziom tkanki tłuszczowej. No i właśnie, no i tak się to kończy, tak? Że nagle zjadasz 12 tysięcy kalorii, których on teraz jest na masie i on ma problem, żeby zjeść 3 czy 4 tysiące kalorii, gdzie ma 1,90 w prawie, tak? Więc to jest wielki facet, wydawałoby się, że no na ludzie, nie będzie musiał tyle jeść. Ale on po prostu ma taki mały apetyt. Jemu jest trudno zjeść dużo, jak jest w stanie homeostazy. Ale wtedy nie był i w jeden nie zjadł 12 tysięcy kalorii. I wstał o 4 nad ranem. Mimo, że jego o 12 jest trudno dobudzić, to wstał o 4 nad ranem, bo już był dzień ładowania. I wstał tylko po to, żeby zjeść trzy czekolady, żeby pójść potem znowu spać, i, i potem. Rozpocząć dzień. No, i tak jak mówiłam, mam nadzieję, że Saker się nie obrazi, że o tym wszystkim mówię, ale no mówię o tym, bo właśnie ja nie chcę tworzyć tej wizji zawodów sylwetkowych, jako tylko tego efektu końcowego na scenie, który jest oczywiście piękny, i, no i to można podziwiać. Ale jest ta druga strona i ta strona i ta droga do tego jest ciężka i po prostu chodzi tylko o to, nie chodzi o to, żeby, że ja teraz komuś będę tego odradzać, bo ja chcę tylko przedstawić, jak to wygląda od tej drugiej strony i żebyście mieli świadomość, i każdy sobie decyduje, czy on chce w to iść, czy nie chce w to iść. I ja po prostu nie chcę, żeby to było takie zakłamane, no bo nie, nie uważam, że nie uważam, że jest się czego wstydzić. No tak jak mówię, nie uważam, że na zawodowym poziomie, w ogóle na jakimkolwiek poziomie, nie wiem, że towar jest powodem do wstydu. Skoro jest dla ciebie towar powodem do wstydu, to go nie bierzesz, <noise> czego masz się czuć niekomfortowo. A jeśli go bierzesz, no to jest ok. Twój wybór, po prostu możesz się do tego przyznać. No i tyle. Miał być ten podcast trochę krótszy, a wyszedł standardowy w sumie. Um, Mam nadzieję, że, że nikt nie odbierze tego źle. Tutaj na koniec znów powtórzę, że ja bardzo podziwiam zawodników, zawodniczki sportów sylwetkowych i wzdycham do tych sylwetek, i dla mnie to jest przepiękne, do czego człowiek jest w stanie doprowadzić swoje ciało. Bo to nie jest tak, że ja mówię, że oni biorą towar i towar za nich wszystko zrobi, o nie, nie. Po prostu daje lepsze warunki troszeczkę. Ale oni muszą zapierdzielać na to i nikt za nich tego nie zrobi, i to są lata poświęceń. No, i to jest, to jest godne podziwu. Ja to podziwiam. Mi się to podoba, w sensie podoba mi się efekt, może nie sama droga. Ale ja osobiście zrezygnowałam z tego. Ja nie jestem w stanie poświęcić swojego życia pod to, ale jeśli ktoś jest, to powodzonka mu życzę. Tak szczerze i życzę, żeby każdy, kto świadomie podejmie decyzję o startach, żeby po prostu osiągał sukcesy, sukcesy, żeby szło mu dobrze i żeby jego zdrówko z nim współpracowało. No. I życzę Wam wszystkim w ogóle dużo zdrówka i trzymajcie się. Dziękuję Wam bardzo, 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 bardzo za uwagę i widzimy się w następnym podcaście. Budziałyce.